Dzień dobry, Joanna Lichocka, witam w Rozmowie Niezależnej. Dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Tomczyk, scenarzysta, dramatopisarz. No bardzo wybitna postać polskiej kultury niezależnej. Wojtek, przepraszam, że tak od razu mówię z takimi superlatywami, ale jestem pod wrażeniem tego, że twoja Inka znów będzie można ją obejrzeć w telewizji. Ja też jestem pod wrażeniem, prawda? Ja się chciałem przywitać, ale to, co powiedziałeś, to w zasadzie jest prawda. Podobało ci się. Podobało mi się i chciałem być tak wszędzie witany. Bardzo mi miło. Cieszę się, że 11 w poniedziałek, czyli 11 marca nastąpi ponowna emisja. No, po 5-6-letniej przerwie spektaklu Inka 1946 i ja jedna zginę. Jak to się stało w ogóle, że udało ci się zrobić ten spektakl? Jak do tego doszło? Ponieważ to jest chyba jedna z, można chyba na palcach jednej ręki policzyć, tego typu produkcje dotyczące żołnierzy wyklętych w mainstreamie. No cóż, żołnierze wyklęci, zgodnie z tym, co powiedziałaś, nie są jakimś czołowym tematem dla mainstreamu. Zresztą teraz myślę, że historia w ogóle nie jest żadnym tematem dla mainstreamu. Może dlatego, że rząd, zarówno prezydentem, jak i premierem jest historyk. Oni nie potrzebują historii, bo już ją ukończyli znają. Historię. Czy znają historię, to ja bym tutaj nie szalał. Znaczy, tu miałbym pewne wątpliwości, nie chcę teraz wygłaszać żadnych, broń Boże, opinii krzywdzących kogokolwiek, ale... Rozumiem, że były jakieś zdarzenia, które zasiały w twojej duszy niepokój co do znajomości historii. No chyba nie tylko w mojej, ale spójrzmy na to zasłonę milczenia. Natomiast myślę, że to jest bardzo dobry znak, że Inka będzie za tydzień, będzie 11 o 20:20 w programie pierwszym. Jak to się udało zrobić? Nie ta emisja teraz, tylko to, że w ogóle ten spektakl w telewizji publicznej powstał. Opowiedz mi o tym pomyśle, opowiedz mi jak to przeforsowałeś, bo no tak jak mówię, to jest jeden z ewenementów. Znaczy ja nigdy nie byłem dobry w forsowaniu, więc umówmy się, że to inni ludzie forsowali. Historycy, dziennikarze, temat Inki już w latach 90. wywołał Jurek Morawski, potem zajmował się nią Janusz Chotański, także Piotr Szubalczyk z IPN-u, potem był konsultantem naszego przedstawienia. No i wreszcie doszło w połowie lat 2000 do sławetnego spotkania twórców filmowych, telewizyjnych, teatralnych z historykami z IPN-u, z inicjatywy ówczesnego prezesa Telewizji Polskiej, który nazywał się Jan Dworak. Wiem, że to zaskakujące, ale tak się nazywał. I wówczas władze telewizji i IPN-u przedstawiły nam sytuację, wedle której wyszło na to, że Unia Europejska wzywa kraje Nowej Europy, czyli kraje pokomunistyczne czy postkomunistyczne, do przedstawienia własnej historii. I że po prostu Europa bez opowiedzenia tych kilkudziesięciu lat, które nam minęły w uroczym PRL-u, no nie ma samoświadomości. To było powiedziane, że jest wezwanie Unii Europejskiej. W ten sposób powstała między innymi scena faktu, to znaczy mówię między innymi, a właściwie to powstała tylko scena faktu. I to było wyraziste wezwanie Brukseli do tego, żebyśmy sami się zmierzyli ze swoją historią, bo no, w Polsce to nie było, zresztą w większości krajów bloku wschodniego, dawnego bloku wschodniego, nie było, no były, był
wyrazisty, twardy opór wielu wpływowych środowisk przeciwko opowiadaniu o tym, czym był PRL, czy czym była Czesko-Słowacka Republika Socjalistyczna, czy czym była... W krajach bałtyckich to było trochę inaczej, bo tam oni od razu nazwali rzecz po imieniu, to znaczy okupacją, ale też pamiętajmy, że byli włączeni do Związku Sowieckiego. Także, no i wtedy zaczęliśmy rozmawiać z historykami o możliwych tematach. No, ja akurat byłem dość w tych sprawach oblatany, więc dla mnie Inka nie była odkryciem. I od razu poczułem oczywisty potencjał w tej historii, ponieważ zawodowi historycy, kiedy rozmowa dotyczyła Inki, dorośli mężczyźni z tytułami naukowymi, którzy niejednego archiwum chleb jedli, wzruszali się po prostu. To i słynne słowa "powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba", przekazane w Grypsie, są wyryte na jej pomniku w Krakowie, na plantach. Pomniku, który został ochlapany zieloną, czerwoną farbą. Trudno, taki w każdym narodzie, w każdym społeczeństwie są degeneraci. Skąd wiesz, że degeneraci? A może ci, którzy wychowani są na szkołach PRL-owskich i na niezbyt wielkich prostowaniach szkół III RP, że to były bandy? Nie wierzę w to, że ktoś jeszcze może wierzyć w te historie o bandach. Ktoś, myślę o ludziach, którzy potencjalnie w nocy są w stanie wyjść z kubełkiem, z farbą, wyjść do parku i celowo coś zniszczyć, jakiś pomnik. Nie wierzę. To albo była celowa praca nieznanych sprawców, albo ponieważ w bandy wierzy, no, tak zwane w to słownictwo, tego języka używają no, schorowani i już bardzo mocno starsi państwo, którzy zostali tak wychowani w latach 50. i 60. i już powiedzmy sobie szczerze, moim zdaniem w końcówce PRL-u nikt tak zapalczywie o bandach już nie nauczał. Ale winy nie zostały rozliczone. Te winy to jest oczywiste. Są i ci ludzie, którzy uczestniczyli również w mordzie na Ince, niektórzy z nich jeszcze żyją. Nie wszyscy zmarli. Także uczestniczący ci, którzy uczestniczyli w innych tego typu zbrodniach. Również żyją ich dzieci, korzystające z tego, że ich rodzice uczestniczyli czynnie w aparacie PRL-owskim. Teraz są w różnych ważnych miejscach. O tym między innymi pisze na łamach Gazety Polskiej codziennie Tadeusz Płużański. On też wydał dwie książki, Bestie 2. Jak patrzysz na to, na przykład, na to zniszczenie pomnika Inki, to nie masz takiego poczucia, że my żyjemy jednak w kraju, w którym obok siebie mijamy ludzi na chodnikach, w autobusach, w tramwajach, którzy albo jeszcze są tymi, którzy odpowiadają za zbrodnie. Wojciech Jaruzelski, niedaleko w Warszawie, na Mokotowie. Albo ci, którzy korzystają z tego, że te zbrodnie były i bynajmniej nie mają zamiaru ich rozliczać. Że jesteśmy narodem, w których są ofiary i zbrodnie nienazwane. Niewątpliwie tak jest i tak będzie. I cóż, no, musimy pracować po prostu. Jaki to ma efekt? Jaki to ma skutek? No, myślę, że jest to jednym z elementów dzisiejszego programu demoralizacyjnego, który no, jest wprowadzany. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, ale tylko jeden z elementów. No, to jest generalnie myślę, że nie ma już w Polsce nauczania fałszywej historii.
Natomiast A myślisz, że jest nauczanie prawdziwej historii? Widziałeś podręczniki historii do klasy maturalnej? Ile tam jest historii o Ince opisanych, o żołnierzach wyklętych? Nie, nie widziałem, nie, nie, nie ma. Dotarłem do matury, ale wydaje mi się, że problem polega na tym, że do historii współczesnej nauczyciele i tak nie zdążają dojść. Natomiast, no, ponieważ historia jest jedną z tych nauk, które są rugowane ze szkoły bardzo energicznie, i to jest problem. Natomiast myślę, że generalnie te dzisiejsze czasy są niezwykle demoralizujące i poddają młodych ludzi takiemu praniu mózgów, w którym szkoła jest tylko jednym z elementów, i to szkoła jako ostatnia może odgrywać pozytywną rolę, bo ponieważ komunikat nadawany przez media jest skandaliczny zupełnie. I to jest dramat, ponieważ tu jest gorzej niż na wschodzie. Dzień Żołnierzy Wyklętych, uroczystości w Warszawie. Premier nie będzie w nich uczestniczył. Wysyła ministra. Nie ma, nie wiem, czasu? Może ma ważniejsze zadania? Na pewno ma ważniejsze. Na pewno ma ważniejsze. My musimy być tolerancyjni dla premiera. Myślę, że ja nie wiem, premierem jest Donald Tusk, prawda? Jeszcze tak. Mi się wydaje, że to jest człowiek z innej tradycji wywodzący się. Dla niego to są rzeczy jakoś tam mało wartościowe, o których mówimy. I zresztą nie wiem, ja nie będę, nie chcę tego komentować. Myślę, że są do powiedzenia ważniejsze rzeczy, więc to jest jedna sprawa. A wracając do Inki, chciałem powiedzieć, że no właśnie, że ci ludzie, ja abstrahuję od motywów, no wiadomo, że były podłe, którzy usiłowali zniszczyć czy oszpecić pomnik Inki w Krakowie. Jednak ich zamiar spełzł na panewce, ponieważ spalił na panewce, ponieważ jako autor Inki jestem co chwila zapraszany w związku z tym na spotkania, czy to z młodzieżą, czy z mediami. No, w związku z tym barbarzyńskim zbezczeszczeniem pomnika odbędzie się emisja Inki i w związku z tym powstała fantastyczna inicjatywa, której wszyscy powinniśmy poprzeć natychmiast, iść na Facebook i poprzeć tę inicjatywę, mianowicie inicjatywa taka, żeby pomnik czterech śpiących, trzech walczących, ludzie z Warszawy wiedzą, o tym pomniku mówię, wiedzą też wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek byli na Dworcu Wileńskim w Warszawie, że stał tam taki pomnik, symbol warszawskiej Pragi, i muszę powiedzieć, że kiedy usłyszałem o tym, że ten... No powiedzmy, że pomnik ku czci Armii Radzieckiej, która... Tak. Jeden z licznych pomników wdzięczności, która ciągle stojących na warszawskiej Pradze, ponieważ Praga to było to miejsce, z którego Armia Czerwona obserwowała dogorywającą Warszawę, płonącą Warszawę w powstaniu. To w związku z tym jest tych pomników kilka i jeden z nich został oddany do konserwacji na czas budowy stacji metra Wileńska. I powstała inicjatywa, aby już nie wrócił, żeby trafił na swoje miejsce, to znaczy do Muzeum Socrealizmu w Kozłówce, tam jest jego miejsce. Natomiast, żeby powstał pomnik Inki, siedzi główny na tym miejscu. Jest to bardzo dobry pomysł i trzeba koniecznie iść na Facebook i poprzeć to. Mówię to nie tylko jako autor sztuki Inka 1946, ale także jako prażanin i człowiek, który młodość spędził na Pradze. Wierzy, umawiał że to się tam, umawiał się pod czterema śpiącymi i z dziewczynami, i z chłopakami. Mimo to nie mam żadnego sentymentu. Więc jak ktoś mi mówi, że z powodów sentymentalnych ten pomnik powinien wrócić, to nie ma racji.
Jak można liczyć na to, że to się uda? Ja oczywiście na Facebooku natychmiast zalinkuję, że lubię, że popieram i żeby koniecznie w tym uczestniczyć w tej akcji, tylko też znam stosunek obecnych władz Warszawy, też z tej samej partii, której lider odmówił uczestniczenia w obchodach Dnia Żołnierza Wyklętego i wiem, jak bardzo trudno jest zmienić komunistyczne nazwy w Warszawie, nazwy samych ulic, jak generała Waltera, albo Juliana Bruna, albo Teodora Duracza i kilku jeszcze NKWD-owskich zdrajców. Oni mają ulicę w Warszawie. Pałac Kultury jest nadal imienia Józefa Stalina. Jest tam wyryty w kamieniu, w marmurze ten napis. Pani prezydent odmówiła skucia tego napisu, ponieważ marmur jest tak cenny, że jest przedmiotem ochrony państwa polskiego. Jak chcesz, jak można łudzić się, że przy takich elitach politycznych można i też przy takim sposobie myślenia, jak to, że na przykład mieszkańcom ulicy generała Waltera nie przeszkadza to, że mieszkają przy ulicy generała Waltera. Jak chcesz doprowadzić do tego, żeby Czterech Śpiących nie wróciło, a był tam piękny pomnik Inki? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale uważam, że mimo to trzeba popierać właściwe rozwiązania, a nie popierać niewłaściwych. No, jeśli mamy przecudowną dzielnicę Pragę, gdzie mamy pomnik Zygmunta Berlinga, no to widzowie twojego programu wiedzą, kto to był. Tak, od czasu do czasu ma tam rączki w czerwonej farbie. Pomnik, mamy pomnik. Dbają mieszkańcy Pragi. Wdzięczności, jeden, Armii Radzieckiej i drugi pomnik Wdzięczności, który tymczasowo zniknął. Ale nikt o tym nie wie, bo tam i tak jest budowa. Natomiast chciałem jeszcze a propos tego drugiego pomnika przypomnieć, że w czasach krwawej komuny, która podobno podlizywała się Moskwie na każdym kroku, można było ten pomnik przesunąć o 100 metrów w głąb parku Skarżyskiego i przestał straszyć przy rondzie Waszyngtona, na którym zresztą pojawił się wówczas pomnik rzeczonego Jerzego Waszyngtona. Mnie się wydaje, że przy wszystkich tych straszliwych postkomunistycznych głupstwach, o których między innymi w tym programie mówiliśmy, a które Państwo pewnie możecie sobie jeszcze dośpiewać ze swoich z okolic i wiadomo, że to jest i ciągle niekoniecznie przemija, no choćby jak ulicę PKWN-u, czy tam już nie będę wymieniać tych wszystkich nazwisk, ale tak huczne obchody Dnia Żołnierza Wyklętego, przypomnę, że z nic powstałego, z pomysłu Janusza Kurtyki, z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego, są po raz pierwszy. Właściwie można się nawet dowiedzieć z mediów mainstreamowych, jak nie wiem, Super Express, o przygotowaniach do tych obchodów. Jest w każdym mieście, większym lub mniejszym, jakaś uroczystość, jakiś event, jakieś obchody. Pamięć o nich zwycięża. No bo musi zwyciężyć, bo bez historii no zginiemy. Więc to jest już sprawa też instynktu samozachowawczego. W ogóle mieliśmy o nich nie pamiętać, o tych partyzantach z lasu po 1945 roku. No mieliśmy nie pamiętać, ale to się nie da. To się nie da, ludzie nie znikają. To się nie da. Pamięć zawsze przetrwa. Przetrwa po prostu. No, to jest tak jak różnych sposobów próbowano. Różnymi sposobami, zwłaszcza komuniści w tym się specjalizowali. Czy ich śmierć, ich los może być dla nas źródłem siły w takim razie? Źródłem siły może być dla nas ich życie, ponieważ pod tytuł sztuki Oince brzmi ja jedna zginę. Ja jedna zginę, tylko ja jedna zginę. Nie wydam chłopaków, ja jedna zginę. A oni ocaliła 20 kilku. Niektórzy z nich żyją do dziś. I żyją normalnym życiem, mają dzieci, wnuki, prawnuki. Tych wszystkich ludzi ocaliła Inka. Czy może paradoksalnie można powiedzieć, że jej życie się w ten sposób spełniło? Czy można sobie wyobrazić
większy owoc życia 18-letniej dziewczyny? No i czy można sobie wyobrazić wolnych Polaków bez takiej dziewczyny? No, ciężko byłoby, myślę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Wojciech Tomczyk, scenarzysta i dramaturg, był naszym gościem. Autor Inki, która będzie 11 marca w telewizji publicznej. To jest jeden z tych wyjątkowych momentów, kiedy rekomendujemy coś w telewizji publicznej. Dziękuję bardzo. Do widzenia.